Powiem to tak prosto. Wyobraźcie sobie Państwo, że żyjemy w epoce kamienia łupanego. I jest tam, powiedzmy, jakiś Józek, który jest już troszkę uspołeczniony, żyje w jakiejś kolonii, są jaskinie, zajmuje się polowaniem na mamuty i w pewnym momencie, kiedy wyrusza na takie polowanie, w jego jaskinie uderza piorun podczas burzy. I kiedy wraca z tego polowania, jego sąsiedzi, przerażeni, mówią: słuchaj, wyszedł ogień z nieba, coś strasznego, nie, zniszczyło tu wszystko. I tam był cały jego dobytek, harpuny, jakieś skóry, jakieś mięso zasolone, nie wiadomo co. I ten Józek zaczyna się zastanawiać, co to jest, czego się boję i czego nie znam. I co zrobić, żeby to coś, czy ten ktoś, kogo się boję i kogo nie znam, nie, odczepił się ode mnie. Albo jeszcze lepiej, żeby robił to, co ja chcę. I ten Józek mówi sobie tak, w myślach, nie? Gdybym ja dostał pół mamuta, mam dużo czasu, nie muszę chodzić na polowanie, mogę sobie to mięso jeść, byłbym bardzo zadowolony. Zatem temu komuś, kogo nie znam, kogo się boję, zaniosę pół mamuta. Tylko gdzie mu to zanieść? No to najlepiej zanieść to na górkę, bo skoro ten ogień wyszedł z nieba, no to Józek sobie myśli, że zaniesie to pół mamuta na górkę. Nie? Mamy tutaj to pół mamuta na górce. I po pewnym czasie znowu przychodzi burza i piorun ładuje już nie w jaskinie Józka, tylko w jaskinie Stefana. Józek mówi: działa. Nie? Idzie do Stefana i mówi: słuchaj Stefan, ja ci powiem, co trzeba zrobić, nie? Żebyś miał święty spokój. I po pewnym czasie na tej górce jest kolejna połówka mamuta. Później oni sobie myślą, trzeba kogoś tam dać na tą górkę, żeby w naszym imieniu zagadywał to bóstwo, którego my się boimy i którego nie znamy. Nie? Niech on sobie pożywa coś tam z tych mamutów. Nie? A my tu dalej w naszych jaskiniach, w tej naszej wiosce będziemy się łajdaczyć jak do tej pory, ale on musi być nieskazitelny, ponieważ w naszym imieniu zagaduje to bóstwo, nie? I powstaje kapłaństwo, nie? Taki ksiądz proboszcz lokalny. I to jest schemat religijności. Gdybyśmy popatrzyli na każdą religię, to ona jest oparta o ten schemat, czyli lęk, nieznajomość Boga, ofiara i jakiś pośrednik, kapłan. To jest religijność naturalna. To jest coś dobrego. To Bóg dał do naszego serca, żebyśmy mogli go kiedyś odkryć w pewnym momencie. Ale kiedy popatrzymy się na Pismo Święte, zobaczymy, że chrześcijaństwo i judaizm jest czymś absolutnie innym. I zupełnie nie przystaje do tego schematu. Jeśli oprzemy chrześcijaństwo na tym schemacie, to redukujemy je tak głęboko, że staje się bezużyteczne, płaskie. I kiedy patrzymy na Pismo Święte, widzimy co? Widzimy, że Bóg z miłości stworzył człowieka. Adama i Ewę. Kiedy się im noga podwinęła, że zgrzeszyli, Pan Bóg nie zostawia w tej sytuacji, nie? Tylko robi z nimi pewną historię, żeby ich przyprowadzić na nowo do siebie, żeby oni na nowo mogli mieć z nim relację. I zaczyna tą historię od takiego staruszka, Abrahama. Taki nie są ludzie, dziadeczek Abraham. Abraham, wiecie, to był taki bankrut życiowy, który nie miał dzieci. Na początku nie mógł mieć dzieci. Dopiero później Bóg podarował mu obietnicę, kiedy już był starcem, nie? Że przyjdzie czas, że spełnię twoje najgłębsze pragnienie. Nie? Dam ci syn, nie? Dam ci ziemię, za którą tęsknisz. Ale jest potrzeba, żeby zrobić pewien krok w oparciu o tą obietnicę, którą otrzymujesz ode mnie. Nie? No i Abraham rzeczywiście rusza w drogę, wychodzi ze swojej ziemi rodzinnej i później Bóg spełnia tą obietnicę, którą mu podarował. Nie? Później dalej Pan Bóg chce to całe doświadczenie, które dał Abrahamowi, robić nie tylko z jedną osobą, nie? Ale z pewnym ludem. Nie? Dlatego wybiera sobie przez Abrahama pewną społeczność, pewien lud. Nie?
aby to samo doświadczenie, nie, wychodzenia z niewoli, oni akurat nie wtedy znajdują się w Egipcie, żeby mogli zobaczyć, jak wielka jest miłość Pana Boga, jak krok po kroku prowadzi ten lud, po co? Żeby Boga mógł poznać, żeby przestał się go bać, nie? Żeby wszedł z tym Bogiem w relację. Nie? I kiedy wszystko jest gotowe, przychodzi Jezus Chrystus i co się dzieje z Jezusem Chrystusem? W imię religijności zostaje osądzony jako heretyk i zabity na krzyżu. I spełnia się jakaś niesamowita tajemnica, bo Bóg wskrzesza go z martwych i w tym krzyżu Jezusa Chrystusa obwieszcza, że człowiek nie jest w stanie zabić miłości Boga, jaką on ma względem człowieka. I objawia też, co to znaczy życie wieczne. Że życie wieczne to jest miłość do wrogów. Bo kiedy Chrystus cierpiał na krzyżu, kiedy wisiał rozpięty na krzyżu, jak baranek, nie złorzeczył, nie przeklinał nikogo, nie miał do nikogo pretensji. Nie? Mówił, ojcze, przebacz mi. On nie wiedział, co czynił. I Bóg potwierdził, że to jest życie wieczne, że taka forma miłości jest życiem wiecznym, ponieważ wskrzesza z martwych swojego Syna. I to oznacza, że nasze grzechy są przebaczone. I posyła Ducha Świętego, który tą formę miłości chce dać pewnej społeczności. Nowy Izrael. Kościół, który jest budowany w oparciu o tą miłość. I o ile w religijności naturalnej wszystko jest jakąś formą poszukiwania człowieka w odniesieniu do Pana Boga, o tyle wiara to jest coś, co dokonuje się jako interwencja Boga w historii, że to Bóg poszukuje człowieka. I poszukuje tego człowieka po co? Aby mu objawić miłość. W Piśmie Świętym często pojawiają się w Starym Testamencie takie teksty. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, nie? Syt jestem, całopalenia baranów, jagniot, nie wiadomo czego. Jednego pragnę, byście mnie poznali. I ikona jest taką formą, która jest pewnym kodem, zapisem, zapisanym słowem w formie obrazu, który ma nas poprowadzić do tego, żeby Boga poznać. Poznać nie jako kogoś abstrakcyjnego, tylko jako kogoś, kto jest bardzo głęboko zainteresowany naszym życiem. I rodzi się jako charyzmat wewnątrz Kościoła, we wspólnocie Kościoła. Nie? I przywiozłem tutaj taki krzyż, który też jest sfotografowany w tym albumie, gdzie jest pokazane, jakie postawy rodzą się z tej sytuacji, nie? Kiedy Bóg interweniuje w historię konkretnego człowieka. Rodzą się takie postawy, że zaczyna się zawiązywać jakaś wspólnota. Tu jest wieczerza mistyczna. To jest akurat nie ikona w stylu Jerzego Nowosielskiego, jeśli chodzi o kanon taki plastyczny. I co karmi tą wspólnotę? Życie, które płynie z boku Jezusa Chrystusa. Krew jest symbolem życia. Ta krew niejako prosto na stół. Kiedy celebrujemy Eucharystię, po co ją celebrujemy? Jako ofiarę? Jako w tym schemacie nie znamy Boga, musimy złożyć jakąś ofiarę, zmusić go, żeby wypełnił naszą wolę? Nie. Chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, kiedy to człowiek w oparciu o to życie, które spływa do niego od Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego, zaczyna mieć pragnienie, aby on wypełnił wolę Boga. Nie? I pyta się, ojcze, jaka jest twoja wola względem mojego życia? Czego pragniesz? Czego oczekujesz? Moją rozkoszą będzie być posłuszny. I kiedy jest ta postawa, zaczyna się służba. Dlatego tutaj mamy to, jak Chrystus umywa nogi apostołom, nie? Że można iść do drugiego człowieka bezinteresownie, nie oczekując niczego i służyć mu. Nie? Również ryzykując swoje życie. Można dać się zranić z miłości, nie broniąc się. Tak jak Jezus Chrystus przywiązany do słupa. Można dać się osądzić niesprawiedliwie, jak Jezus Chrystus, który jest osądzony niesprawiedliwie jako niewinny przez Piłata. Nie broniąc się. Dlaczego? Bo człowiek ma życie, które płynie od Boga.
przez jego interwencję w historii. Ikona jest czymś takim, co wymaga wprowadzenia, wtajemniczenia, jakiejś mistagogii. Kiedy patrzymy na sam obraz, nasza intuicja pracuje, nie? Ale musi ta intuicja pobudzić też nasz intelekt do stawiania pytań. Nie? Co jest na tym obrazie? Nie? Ikona to nie jest tylko zjawisko estetyczne, jakaś ozdoba. Nie? Dlatego kryzys w ikonografii, który dzisiaj się pojawia, jest związany również z tym, że cały czas kopiuje się w myśl kanonu również takiego prawosławnego bardzo piękne rzeczy, ale cały czas jak gdyby jednakowe. One często nie mają w sobie ducha. Nie? Dlatego to, co ja robię w ostatnim czasie i ten album, który Państwu dzisiaj prezentujemy, to jest próba nie bezbłędna poszukiwania nowych dróg. W oparciu tutaj o konkretnie czy takie postacie, o Andrzeja Rublowa, który jest mistrzem, jeśli chodzi o ikonę klasyczną, takim niekwestionowanym. W oparciu o Jerzego Nowosielskiego, który był człowiekiem bardzo mocno zanurzonym w sztuce współczesnej, bardzo głęboko też teologicznie, można powiedzieć, wykształconym i z odwagą poszukującym nowych jak gdyby rewirów, gdzie kanon mógł być twórczo adoptowany przez osiągnięcia sztuki współczesnej. I trzecia postać, która tutaj się będzie pojawiać w tym albumie jako inspiracja, to Kiko Arguello, hiszpański malarz jeszcze żyjący, który z kolei stworzył, dzięki Bogu, przez jego jakąś interwencję w historię też tego malarza, takie nowe zjawisko w Kościele, którym jest droga neokatechumenalna, czyli taka forma wtajemniczenia ludzi już ochrzczonych do chrześcijaństwa. Ludzi, którzy przeżywają jakoś swoją religijność, ale widzą, że ta religijność w życiu, kiedy przychodzą problemy konkretne, śmierć, choroba, nie wiem, jakieś coś, co normalnie poganie nazywają nieszczęściem, nie? I nie potrafią zderzyć się z tą rzeczywistością, nie? Aby na nowo przez pryzmat wiary patrzeć się na swoje życie i błogosławić Boga za wszystkie wydarzenia, które nas spotykają.